Co oznacza wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 38 wiersz. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Der Jesus macht den Jüngern in diesem Abschnitt deutlich, dass ein Wechsel geschehen würde. Pan Jezus w tym fragmencie uczniom pokazuje, że nastąpi pewna zmiana. Bisher war er bei ihnen gewesen und hatte sie versorgt. Do tego momentu on był przy nich i troszczył się o nich. Und es hatte ihnen nichts gefehlt. I niczego im nie brakowało. Aber jetzt würde er weggehen. Ale teraz on by odszedł od nich. Er wäre nicht mehr persönlich, so wie bisher bei ihnen. I nie byłby już tak osobiście, cielesnie przy nich. Und sie müssten in gewissem Sinn für sich selbst sorgen. I w pewnym sensie musieliby troszczyć się o siebie samych. Sie würden auch kämpfen müssen. I musieliby też i walczyć. Und dafür braucht es ein Schwert. Do tego jest potrzebny miecz. Und sie sollten das, was sie auf der, was ihnen auf der Erde zur Verfügung stand, einsetzen, um diesen Kampf für den Herrn Jesus kämpfen zu können. I oni mieli to, co stało do ich dyspozycji, użyć, aby móc walczyć dla Pana Jezusa tu na tej ziemi. Aber Petrus hat es buchstäblich genommen. Ale Piotr słowa Pana Jezusa wziął dosłownie. Der Herr Jesus hatte es nicht nur buchstäblich gemeint. Pan Jezus nie miał tych słów tylko i wyłącznie dosłownie. Er hatte gemeint, der Weg mit mir wird ein Kampf für euch sein. On miał na myśli, że ta droga ze mną to będzie walką dla was. Und da sollt ihr alles, was ihr habt, Oberkleid oder andere Sachen. I wszystko, co wtedy macie, tą szatę zwierzchną czy cokolwiek, einsetzen in diesem Kampf für mich. Musicie użyć w tej walce dla mnie. Nun, Petrus hat es buchstäblich genommen. Cóż, Piotr wziął te słowa dosłownie. Er hatte die Schwerter gezählt, die da waren. On liczył te miecze, które tam były. Und hat festgestellt, sind zwei Schwerter da. I stwierdził, że są tutaj dwa miecze. Und jetzt sagt er Jesus, es ist genug. I Pan Jezus na to powiedział, wystarczy. Er merkt, dass Petrus nicht verstanden hat, was er eigentlich sagen wollte. On zauważył, że Piotr właściwie nie zrozumiał, co on chciał powiedzieć. Und er sagt, es macht jetzt keinen Sinn, weiter zu erklären. I on jakby powiedział, nie ma sensu tą rzecz dalej im tłumaczyć. Ihr könnt das jetzt noch nicht verstehen. Wy tego w tym momencie jeszcze nie jesteście w stanie zrozumieć. Später würden sie es verstehen. Później by to zrozumieli. Wenn der Heilige Geist gekommen wäre, w momencie, gdy Duch Święty wystąpił, wenn sie diesen Wechsel der Zeiten verstanden hätten, i gdyby zrozumieli tą zmianę tych czasów, dann würden sie auch verstehen, was der Herr Jesus meint. To zrozumieliby też, co miał Pan Jezus na myśli. Aber der Jesus sagt, jetzt in diesem Augenblick ist es nutzlos, weiter darüber zu sprechen. Ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Ale Pan Jezus mówi, w tym momencie jest to bezsensowne mówić na ten temat dalej. Nie jesteście w stanie tego jeszcze zrozumieć. In dem Sinn meint er, es ist genug. I w tym znaczeniu on ma na myśli, wystarczy. Es geht ihm nicht um die Anzahl der Schwerter. Nie chodzi mu o tutaj ilość mieczy. In dem Augenblick wird sie gar kein Schwert brauchen. Bo w tym momencie nie potrzebowaliby żadnego miecza. Und wenn Petrus das Schwert gebraucht, dann war es nur schlecht. A w momencie, w którym Piotr użył miecz, to to było niewłaściwe. Der Jesus macht den Schaden wieder gut. Pan Jezus naprawia jego błąd. Aber es ging ihm um die übertragene Bedeutung. Chodziło mu o tą przenośne, o to przenośne znaczenie. Und die konnten sie jetzt noch nicht verstehen und deswegen sagt der Jesus, es ist genug. Ale tego jeszcze nie mogli zrozumieć, dlatego Pan Jezus mówi, wystarczy. Er geht weiter. On idzie dalej. Auf seinem Weg. Und er weiß, bald wird der Augenblick kommen, dass die Jünger es verstehen. Na swoją, idzie dalej swoją drogą i wie, że nastąpi ta chwila, w której oni by to zrozumieli.